Które proste są prostopadłe? Przypomnijmy, że proste prostopadłe to takie, które się przecinają pod kątem prostym. Teraz, jeżeli mamy proste w układzie współrzędnych i w postaci kierunkowej y równe ax plus b, jeżeli ta prosta ma współczynnik kierunkowy a1, a ta prosta ma współczynnik kierunkowy a2, to warunek prostopadłości jest taki, że iloczyn tych współczynników kierunkowych musi być równe minus 1. No, o ile żaden z nich nie jest 0. No, czyli, no, a jeżeli prosta, która ma współczynnik kierunkowy 0, czyli prosta równoległa do osi x, no to prostopadła do niej jest prostą równoległą do osi y. I ona nie da się zapisać w postaci kierunkowej. No dobrze, to teraz tak, prosta a no jest już w postaci kierunkowej, czyli współczynnik kierunkowy prostej a jest równy 3. Prosta B, no prosta B nie jest w postaci kierunkowej, więc musimy najpierw równanie prostej B przekształcić do postaci kierunkowej. Czyli co? X chcemy przerzucić na drugą stronę, czyli odejmujemy X od obu stron równania. W ten sposób mamy 3Y równa się minus X minus 21 i teraz dzielimy przez 3 i otrzymujemy równanie w postaci prostej b w postaci kierunkowej y równa się minus 1 trzecia x, no i 21 przez 3 to jest 7, czyli minus 7. Czyli tutaj mamy współczynnik kierunkowy jest równy minus 1 trzecia. No i wreszcie prosta C. Prosta C również nie jest w postaci kierunkowej, ale bardzo łatwo tę jej postać do postaci kierunkowej sprowadzić. Mianowicie no, trzeba odjąć 3x od obu stron i otrzymujemy równanie prostej C w postaci kierunkowej, mianowicie y równa się minus 3x plus 10, czyli tutaj współczynnik kierunkowy jest równy minus 3. No to teraz patrzymy, tak? Patrzymy na iloczyny tych współczynników kierunkowych. Patrzymy na prostą A i C. No 3 razy minus 3 nie jest minus 1. Czyli na pewno proste A i C nie są prostopadłe. Patrzymy na B i C. Minus 3 razy minus 1 trzecia. Iloczyn jest 1. Wobec tego również proste B i C nie są prostopadłe. I wreszcie patrzymy na iloczyn współczynników A i B, czyli 3. Dostajemy tak, dostajemy te 3 razy minus 1 trzecia, czyli to jest minus 1, zatem prosta A i B są do siebie prostopadłe. Czyli proste A i B są prostopadłe.